Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na placu manewrowym firmy OSK Autolex w Tarnowie. Przedstawimy dzisiaj Państwu czynności obsługowe motocykla, jakim jest Kawasaki Z650 na kategorię A. Aby sprawdzić światła pozycyjne, przykręcamy kluczyk w pozycję zapłonu i światełka pozycyjne zapalają się automatycznie. I światełka pozycyjne przednie działają. Są to dwie małe żaróweczki z przodu oraz żaróweczki z tyłu barwy czerwonej. Aby sprawdzić światła kierunkowskazów, włącznikiem pozycję lewą sprawdzamy. Kierunkowskaz lewy przedni działa, lewy tylny działa oraz na wyświetlaczu kontrolka działa. Analogicznie prawy kierunkowskaz na wyświetlaczu działa, prawy przedni kierunkowskaz działa oraz prawy tylny kierunkowskaz działa. Wyłączamy światełka kierunkowskazu. Sprawdzamy światełka awaryjne. Przyciskiem czerwonym na wyświetlaczu działają przednie światełka awaryjne. Działają oraz tylne światła awaryjne działają. Sprawdzamy sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy działa. Sprawdzamy światła hamowania stop. Pierwsze światło hamowania stop hamulca przedniego. Światło hamulca przedniego działa oraz światło hamulca tylniego również działa. Aby sprawdzić światełka mijania oraz drogowe, należy odpalić motocykl. W tym celu wciskamy sprzęgiełko i odpalamy motocykl. Światełka mijania odpalają się nam automatycznie, jedna żarówka z przodu. Sprawdzamy teraz światełka drogowe. Aby sprawdzić światełko drogowe, wciskamy przycisk i światełka drogowe działają oraz na wyświetlaczu świeci się niebieska kontrolka. Gasimy światełka drogowe oraz gasimy motocykl. Sprawdzimy sobie teraz płyny w motocyklu Kawasaki Z650. Pierwszym płynem jest płyn hamulcowy przedni, znajduje się w tym oto zbiorniczku i jego stan powinien być powyżej widocznej kreski. Płyn hamulcowy tylny znajduje się w tym zbiorniczku i jego stan powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum. Olej silnikowy sprawdzamy w tym zbiorniku i powinien być między minimum a maksimum. Oraz płyn chłodniczy znajduje się w tym zbiorniczku i również jego stan powinien znajdować się między minimum a maksimum. Wszystkie płyny oczywiście sprawdzamy na wyprostowanym motocyklu oraz na płaskiej nawierzchni. Sprawdzamy teraz naciąg łańcucha. Łańcuch jest naciągnięty i nasmarowany. Chciałbym Państwu przedstawić różnicę w motocyklach Kawasaki Z650 oraz Kawasaki R6N, które możecie spotkać na egzaminie państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie. Pierwszą różnicą, jaką możemy spotkać w Kawasaki R6N, jest ulokowanie zbiornika płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy znajduje się w tym zbiorniczku, pod tym plastikiem i jego stan powinien być między minimum a maksimum na wyprostowanym motocyklu. Drugą różnicą pomiędzy Kawasaki Z650 oraz Kawasaki R6N jest ulokowanie świateł mijania oraz drogowych. W Kawasaki R6N światełko mijania znajduje się w tym miejscu, a światełko drogowe znajduje się poniżej w tym miejscu. Są to dwie osobne żarówki. W tym miejscu znajduje się światełko mijania oraz światełko drogowe działa, światełko mijania działa oraz na panelu również niebieska kontrolka działa.